słuchajcie, żaden poniedziałek, żaden śnieg w wysokich górach, żaden szron, wichury i zawiecie nie powstrzymają budzili od tego, żeby kogoś wkręcić. Tak, kogoś. Beata bardzo chciała wkręcić swojego męża. No. Jak mąż ma na imię, powiedz? Ziemowit. Ziemowit. No to Ziemowita jeszcze nie wkręcaliśmy. I co słychać u Ziemowita? No, metodą na piasta kołodzieja najchętniej byśmy Ziemowita zrobili. A na drugie ma piast. A mamy na nazwisko kołodziej. Naprawdę? Naprawdę. To już jest koniec wkrętki. Bardziej wkręcić niż rodzice Ziemka już nikogo nie można. To była wkrętka życia. Ale co u Ziemowita, powiedz? Właśnie wyjeżdża teraz w trasę. Aha. Jedzie w delegację na cały tydzień. Dopiero w piątek wraca i po drodze ma wstąpić mi odebrać skrzynie, które zamówiłam dla mojego chrześniaka na święta. Co to takie za wojskowe? Wojskowe skrzynie. Słuchamy, Ziemowit chodzi. Dzwonię w sprawie tych skrzyń wojskowych. Witam pana. Tak, dzień dobry. Kapitan Jan Koń, witam serdecznie. Tutaj nie dostrzymaliśmy informacji od sprzedawcy, że pan ma wszystkie niezbędne szkolenia, dzięki którym będziemy mogli panu przekazać skrzynie wojskowe. A co tam jest potrzebne? Potrzebne jest obowiązkowe szkolenie wojskowe, dzięki któremu użytkownik skrzyń wojskowych będzie spełniał wszystkie wymogi przewidziane w ustawie na ten temat. Aha. Jakby to nie szwagier sprzedawał te wie pan, te skrzynie, to ja bym w ogóle nie pozwolił na sprzedaż, wie pan. Aha. Z tego co widzę, pan ma zamówioną skrzynię wojskową M33, to jest drewniana amunicyjna skrzynia. No. Rozumiem, że pan będzie użytkował ją na okoliczność pokoju, prawda? Nawet będzie użytkowana w pokoju. No właśnie, tylko nie mam napisane, czy to będzie przedpokój, duży pokój, czy mały pokój. Chyba mały pokój, bo to dla dziecka. Ja w ogóle bym panu polecał, bo jest teraz taka ogólnopolska akcja demobilizacyjna. No. Skrzynia z możliwością zamykania i otwierania od środka. Ja wstępnie jestem po rozmowie z panią Beatą, wie pan. I pani Beata mi tutaj powiedziała, że ona by marzyła pod choinką znaleźć taki okrągły, duży prezent, taką skrzynię. Witam cię, kochanie. Miłego dnia ci życzę. Całe radio RMF Max zastanawia się teraz, czy taką skrzynkę to dałoby się postawić w sypialni, wiesz? No pewno się da postawić, gdzieś się zmieści, no. Ojejku. Jak to zawsze w życiu. Ziemek, tu jest radio RMF Max. Nie wiem, czy usłyszałeś. Natomiast ty to padłeś ofiarą swojej żony, ta, która postanowiła cię wkręcić. Ale ona, nie wiem, czy ona nie wkręca też nas, że ty jesteś ziemowitem kołodziejem, wiesz? Piastem. I jeszcze do tego piastem. No niestety nie wkręcam. Pozdrawiam serdecznie moją małżonkę wspaniałą. Wstawaj, nie udawaj. Hity na maksa.